Cześć, tutaj Brzezik i ze mną jest Jacek Chlebowski. Jest to druga część, no a tak naprawdę pierwsza część serii pod tytułem Zdrowy Freestyler. W serii, w której będziemy się spotykać z fachowcami, którzy mają wiedzę na temat zdrowia i ciała, którzy będą nam przedstawiać swoją wiedzę, chwalić się swoją wiedzą, a my ją wykorzystamy do naszych niecnych planów we freestyle footballu. Będą się dzielić z nami swoją wiedzą, tak byście wy mogli z tego skorzystać i wprowadzić to dla siebie, dla swojego rozwoju, żebyście byli jak najlepsi we freestyle footballu. Jesteśmy... gdzie jesteśmy, Jacek? Powiedz mi. Jesteśmy w klinice fizjoterapii i spa kompleks w Legnicy, gdzie ja osobiście pracuję. Na razie żaden freestyler tutaj do mnie nie trafił i mam oczywiście nadzieję, że nie trafi ze względu takiego, że będziecie wszyscy zdrowi i będziecie szerzyć freestyle football na świecie. Ale jeżeli przydarzy się wam jakaś kontuzja, zapraszam do Legnicy na ulicę Fabryczną 22. Oczywiście możecie zgłosić się do mnie, są jeszcze inni terapeuci, ale oczywiście zawsze wam pomożemy. Tak, warto nadmienić, że Jacek jest freestylerem, więc zna się na rzeczy. Jeśli macie jakiś uraz przez jakiś trik, no to Jacek będzie doskonale wiedział, jak to działa, przez co to jest. A dzisiaj porozmawiamy o stawie biodrowym. Znaczy raczej nie porozmawiamy, tylko bardziej tutaj przyszedł Jacek, żeby wam wyłożył, jak uważać na staw biodrowy, jakie są urazy stawu biodrowego, pachwiny, jak to leczyć i co dalej poczyniać. Poczyniać, jest takie słowo? Poczyniać? Poczynić. Poczynić, dobra. I co dalej robić? O! A więc tak, staw biodrowy u człowieka jest to staw bardzo duży, narażony na urazy nie tylko we freestyle footballu, ale jak wiemy, freestyle football jest sportem urazowym. Z budowy parę słów, składa się z kości biodrowej, gdzie głównie panewka i główka kości biodrowej muszą grać ze sobą. Mamy też więzadła, mamy mięśnie, które to przykrywają, pachwina, która składa się z paru więzadeł, które właśnie najłatwiej we freestyle footballu uszkodzić przy niektórych trikach. Zależy, czy gramy w erze, czy gramy w SD, czy w innych stylach. Trzeba uważać na wiele rzeczy, ponieważ można uszkodzić sobie mięśnie, można uszkodzić sobie więzadła, nie daj Boże jeszcze złamać sobie główkę kości udowej, to już największa tragedia. Wtedy jest się uziemionym na dość długo. Trzeba uważać też na przetrenowanie, mięsień gruszkowaty, który znajduje się właśnie głębiej w okolicach pachwiny, pomiędzy panewką a główką kości biodrowej. Urazy także, które występują we freestyle footballu podczas robienia trików, mogą być też urazy miednicy, bardzo często urazy kości krzyżowej, gdzie po prostu kiedy nam trik nie wyjdzie, noga poleci na piłkę, przewracamy się i najczęściej po prostu lecimy na tył, gdzie kość krzyżowa dostaje najbardziej. Staw biodrowy jest stawem osiowym, który działa we wszystkich płaszczyznach, dlatego jest on właśnie narażony na najwięcej urazów. Nie oszczędzamy go podczas robienia każdych trików, czy to jest właśnie w SD, czy w erze, jest narażony na urazy, jak mówiłem, mięśni, kości, więzadeł. Najczęściej są to urazy mięśniowe, jakieś przeciążenia, jakieś zerwania więzadeł bardzo łatwo. Ból w pachwinie jest charakterystyczny, ponieważ jest to ból jakby w środku biodra, który jest to ból pod blisko panewki, ale tam są mięśnie i więzadła, które przykrywają tą panewkę, więc dlatego uszkodzić sobie panewkę kości biodrowej jest ciężko, ale mięśnie, więzadła jak najbardziej można sobie bardzo łatwy sposób uszkodzić. Najczęstsze urazy numer jeden to na pewno mięśnie przywodziciele, które są uszkadzane najczęściej przy trikach typu Magellan, typu Latw, typu Patw, Tatw. Triki, które wymagają długiej fazy obrotu w biodrze i mogą uszkadzać bardzo te mięśnie. Czy one będą przeciążone, czy naderwane, czy urwane,
to już wtedy zależy od intensywności treningów i od tego, z jaką pasją to robicie. I mięśnie przewodziciele, uszkodzenie ich objawia się na pewno bólem, pieczeniem w okolicach pachwiny, a także może dojść już później do innych powikłań, czego Wam oczywiście nie życzę. Leczy się to w różne sposoby, różnymi sposobami. Można tradycyjną rehabilitacją typu prądy zmienne, można to też chłodzić ciekłym azotem, terapia manualna na przywodziciele, kinezoterapia, czyli ćwiczenia, które można wykonywać też w domu, roller, też bardzo fajna sprawa, która pomaga właśnie freestylerom tak na co dzień, jeżeli nie mają po prostu też czasu do pójść do fizjoterapeuty sportowego, który zajmuje się urazami sportowymi. Drugi najczęstszy uraz to na pewno uraz mięśnia czworogłowego uda, gdzie triki w erze wykonywane z dużą szybkością, typu na przykład Magellan, gdzie mamy szybki obrót i powrót, może bardzo łatwy sposób uszkodzić, jeżeli się nie wykona poprawnie tego triku, mięsień czworogłowy uda. Triki typu jeszcze patw, tatw, zwykłe kółeczka czy hopy, które tak samo wymagają szybkości, mogą uszkodzić mięsień czworogłowy. Jest on rozłożony na całym udzie, dlatego bardzo łatwo go uszkodzić. Uszkodzenie mięśnia czworogłowego wiąże się z tym, że mniej więcej na wysokości uda i tutaj na wysokości, gdzie się zaczyna pośladek w dół, mamy tak zwane pasmo boczne. Ono zaczyna się, idzie przez całe udo, kolano i do samego dołu. Są to połączone mięśnie, które właśnie mięsień czworogłowy odgrywa największą rolę ze względu na to, że jest największy i najbardziej masywny. Uszkodzenie jego ciągnie za sobą po prostu wiele nieprzyjemnych rzeczy. Ból może objawiać się w kolanie, może objawiać się w samym udzie, może objawiać się w pośladku, w części lędźwiowej kręgosłupa. Podczas, mówię, zwykłych kółeczek czy hopów uszkodzenia takie mogą się nakładać na siebie, możemy na początku tego nie czuć, ale później one wyjdą, one po prostu wyjdą i będziecie i tak musieli się w końcu zgłosić do fizjoterapeuty, jest najlepiej sportowego, który zajmuje się urazami sportowymi. Mięsień czworogłowy podczas powrotów z różnego rodzaju trików, na przykład typu Magellan, rozkłada całe napięcie, które podczas powrotu, jeżeli stawiamy stopę na ziemi, to z dużą siłą. Dlatego mięsień czworogłowy też odgrywa ważną rolę i rozkłada to napięcie. Musimy na niego uważać, musimy o niego dbać. Można go fajnie sobie usprawniać po prostu rolując. Kupujcie rolery, bo to jest fajne dla freestylerów, bardzo dobrze przed intensywnym treningiem porolować sobie przód uda, tył uda, pośladek, ponieważ to bardzo fajnie rozluźnia mięśnie, będzie się Wam lepiej grało, będziecie osiągać lepsze wyniki, czego Wam życzę. Urazy numer 3, najczęstsze, które mogą powstawać też wraz z urazami biodra, są to urazy kręgosłupa lędźwiowego. Co tutaj może być? Mogą być zmiany przeciążeniowe w kręgach, mogą być zmiany przeciążeniowe w dyskach. Jak wiemy, pomiędzy kręgami znajdują się tak zwane dyski. One w 80% składają się z wody, 10% to są proteoglikany, czyli białka i inne sprawy, rzeczy odżywcze, oraz 10% to jest kolagen, który nadaje im sprężystość, żeby właśnie podczas wykonywania trików, jeżeli cała siła, z którą wykonujemy triki, rozkłada się na biodra, nie uszkadzała nam też kręgosłupa lędźwiowego, ponieważ jeżeli uszkodzimy biodro, pójdą za tym też urazy kręgosłupa, urazy dysków, urazy kręgów. Nie można tego zaniedbywać, trzeba dbać o kręgosłup, bo właśnie szczególnie odcinek lędźwiowy, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia posturalne, które nam wzmacniają mięśnie międzyżebrowe, mięsień prosty brzucha i tak i inne, które mogą nam bardzo pomóc, ponieważ nie będą się tak szybko męczyć, jeżeli je dobrze wyćwiczymy. Będziemy mogli oczywiście wtedy dłużej ćwiczyć, efektywniej i oczywiście robić lepsze triki.
No dobrze, to są pokrótce urazy bioder, które wymieniłeś, znaczy mniej więcej wokół bioder. Może opowiedz, co należy robić, jeśli ogląda nas osoba zdrowa, którą już właśnie teraz przeraziłeś tymi kontuzjami. Co należy robić profilaktycznie, by takie urazy nie nastąpiły? Znaczy, ale jeszcze jednocześnie chcemy grać freestyle. No to jest dość ciężkie połączenie, ale powiem tak. Roller, jak już wspominałem, to po pierwsze, jest to fajna sprawa, ponieważ rollery zapobiegają wielu urazom, rozluźnione mięśnie, które będą trenować triki, będą na pewno efektywniejsze, ponieważ mięśnie spięte, po pierwsze, bardzo szybko się męczą i o wiele łatwiej o uraz, ponieważ nie trzymają nam stawów, nie trzymają tego napięcia, które powinno być. Druga rzecz profilaktycznie, na pewno ćwiczenia mięśni wokół właśnie bioder, mięśnie posturalne, które trzymają nam postawę, kręgosłup. Mięsień czworogłowy, który też można sobie łatwo wyćwiczyć. Z jakimś obciążeniem można to sobie ćwiczyć. Czyli ćwiczyć też mięśnie głębokie? Tak, ćwiczyć mięśnie głębokie, mięśnie powierzchowne, ponieważ jedne i drugie są ważne. Jeżeli jedne będziemy ćwiczyć, a drugie zostawimy same sobie, to w końcu i tak odmówią nam posłuszeństwa. Nie można tego tak zostawić. Jedne i drugie są ważne, ponieważ jeżeli urazy mięśni powierzchownych łatwiej wyleczyć niż tych głębokich. Czyli samo ćwiczenie freestyle nie sprawia, że będziemy mocniejsi? No nie, niestety nie, chociaż wielu pewnie by tak chciało, ale wiadomo, freestyle football jest najlepszym sportem na świecie, ale trzeba do tego dołożyć. Po pierwsze właśnie trening mięśniowy, bardzo też można, oczywiście dieta, która też jest bardzo ważna, ponieważ mięśnie muszą być porządnie odżywione. Nie mówię tutaj o zdrowym stylu życia, tylko chodzi po prostu o dieta, która zawiera wszystkie mikro, makro elementy, białka, cukry proste, cukry złożone. Cukry złożone. I ona musi być zbalansowana, jeżeli właśnie trenujemy, na przykład codziennie, jeżeli trenujemy codziennie freestyle, powiedzmy, teoretycznie od godziny do trzech nawet. Jeśli ma się tyle sił. Jeżeli ma się tyle sił i tyle czasu, to dieta pomoże nam w tym, że będziemy mieli po prostu do tego siłę. Odpowiednio właśnie odżywione mięśnie będą na pewno efektywniej pracować. Czyli co? Pamiętać o tym, by nie przesadzać przede wszystkim. To po pierwsze. Dbać o to, by mięśnie nie były spięte, czyli je rozluźniać. Uda, biodra, pośladek. Są dobre te piłeczki też do lacrosse, nie na pośladki chyba. One są, dla mnie one są trochę za twarde, ale wolę właśnie roller, albo ewentualnie są te takie piłeczki, co się do, jak krew się pobiera, to też są takie miękkie. Są też takie większe, takie steropianowe. No, coś w tym guście. I dbać o regenerację. To po pierwsze. I o oczyszczanie też. Myślę, że na razie tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał jakąś większą, dłuższą pogawędkę ze mną, zapraszam. Można też nam do mnie na Facebooku pisać, jak tylko mam chwilę, to odpisuję. No tak, właśnie macie taką okazję napisać do Jacka. Jeśli macie jakiś uraz, jakiś problem zdrowotny, to myślę, że Jacek chętnie wam pomoże. Jeśli jesteś freestylerem, to tym bardziej. No i słuchajcie, no myślę, że ten film naprawdę się wam przyda. Gdybym ja zobaczył ten film, zanim miałem tę kontuzję 9-miesięczną z moim biodrem, no to ja bym był, o, jeszcze lepszy. To by się nie miał. To by mnie nie miał, ale przede wszystkim dbałbym o progres i rozwój zamiast na leczenie. Na koniec jeszcze napiszcie w komentarzach i o czym mamy wspomnieć w następnym odcinku, jakie macie problemy zdrowotne, o czym chcecie właśnie zobaczyć, co chcecie, żeby było wyjaśnione. No i co, na koniec pamiętajcie, dbajcie o siebie i po prostu trenujcie. Cześć. Amen.